Au. Cześć wszystkim. Dzień dobry. Kontynuujemy Sea of Stars. 15:15. Nawet trochę wcześniej. Dobra. Gdzie ja tutaj miałem iść? Koralowe jakieś wodospady, tak? Koralowe wodospady. Dobra. Ale tu ładnie. Najwyraźniej będzie trzeba... O, właśnie, skakać. Tu znacznie, co jest? Szukasz łódki? Udaj się do miasta portowego Brisk i spotkaj kapitana Cliché i jego załogę. Spoko. Reklama dźwignią handlu. Okej. Okay. Zajebiste. Super. W Starfieldzie mógłbyś się uczyć. A nie durne pisanie uskuteczniasz. Właśnie wyszedł Starfield i próbowałem w niego pograć. To... Wyglądało to dosyć zabawnie, bo... Obudziłem się jako górnik. Po 5 minutach strzelałem z laserka do jakichś kamieni. Po kolejnych 5 minutach miałem wizję jakiegoś tripa odlotowego. Następnie po 5 minutach stworzyłem własną postać. Po kolejnych 5 minutach strzelałem do piratów. A po kolejnych 5 minutach poleciałem sobie w kosmos. Chyba ktoś mi dał po prostu sobie statek. W międzyczasie było rzewne pożegnanie z panią kierownik kopalń, której mogłem powiedzieć, że dziękuję za wszystko, znając ją jakieś 10 minut. Masakra. Bethesda zostanie po prostu Bethesdą, jak... No i oczywiście plus do tego, no, że gra się wywala do Windowsa tak raz na 15 minut. Także gra jest bardzo przyjemna. Dobra, ale my nie o tym. My teraz będziemy bić jakieś rybostwory. Dobra, to tego z miecza. No. Ten nas... Kurde, siek, niedobrze, że tylko za 10. Dobra, od razu. Z killem. No, na razie tylko jednego. Oj. I co, jak pewnie... Okej, obroniłem się. No a tego to pierdykniemy, który ma 14 i 5. No, mniejsza z tym, niech będzie... Pierw ten. A teraz ten. Okej. Śmiga. Mamy pozbierane. A tu? Tu mogę przejść. Teraz pewnie zeskoczyć w prawo, lewo, środek. Nie, ładnie, będzie w lewo. Okej. Aha, no nie, tutaj nic nie ma. Tu też są rybo coś. O, 4 sztuki, nawet nie zauważyłem. Garl przerzuci typa.
Okej. Azale. Tą całą trójkę potraktuję z Fireballa. Za dużo to nie dało, no ale... Okej, teraz... O, wow. 26. 20, o, fa. Dobra. 12, 37, 12. Skilla też nie mogę. Wszyscy już wykorzystali swoje tury. Dobra. Przynajmniej jednego się pozbyć. Typ tego. Dobra. Kurde, ten ma 16, ten ma 12, no to ten chce rzucić czar. Właśnie, dobra, Valerii nie ma. Spróbujemy może go... Nie, nie udało się. Pozbyć się tego typa i teraz od razu jak najszybciej tego. Dobra. Przydałoby się podleczyć. Valerii. Tu przejść, tu nic. Tu nic nie ma. I z powrotem na górę wskoczyć. A jak tam się dostać? O. A, dobra. Fajne. Za wodospadem nic pewnie nie ma. Nic nie ma, nawet roślinek do zebrania. Teraz na drugą stronę. Nie ma. W górę i w lewo, tak? Tak. Oj, 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 oj. Płyń, 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 płyń. O, właśnie. Nie tak szybko. Zbyt wartki nurt. Aha, dobra, tu też jeszcze nic nie ma. Jak tam na górę się dostać? Spróbujemy przy ściance płynąć. Okej. Dobra. Wleźć na górę, bo tutaj. Tu się nie dostaniemy. No właśnie, w górę. Nie dostaniemy się. Jedynie pozostaje póki co tutaj się dostać. Na samą górę, tak. Jedzonko. Okej. O, tu gdzieś się. Nas przeniosło. Jeszcze wyżej. To jest początek, tak? Jep, to jest początek. Tutaj nic nie ma, no to znowu na dół. Tu też nic nie ma, przynajmniej tak wygląda. Okej.
Tutaj coś jest. Dobra, muszę jeszcze raz. Na górę. Tam tak jak właśnie było wejście za wodospadem. Tak mi się wydaje. Jeszcze raz. Siup, na górę. I siup, na górę. Którym to było? Tu, czy? Tu nie ma przejścia. Tutaj to w ogóle, o, widzę w ogóle, że skrzynka jest. Jo. O. Wyposaż. 28 on ma, to znaczy 22, 25, 35, czyli no, przyda się. Tak. Gdzie teraz? Dobra, to jedynie co zostaje. Tu. Tu są te trzy zejścia. Aha, tutaj są te trzy. To ten środkowy. Ej, o, dobre. Dało radę. Ale to nie... A, jest przejść. Okej. 50 złotka. A, dobra, to już jest wysprzątane. To można iść... W zasadzie tu płynąć. Tu i wiona. O, fa. Dobra. Jarl, pierdyknij kogoś. Na przykład tego. Żebym mógł teraz... Ale czemu... To nie działa na wszystkich? Kurde. No nie zadziałało na wszystkich, to będzie bolało. Każdy po 20 parę. Wow, 30 nawet. Łofa. To będzie bolało. Dobra, już Zeyla nie ma. Tak. Teraz może dać da radę po kolei. Ale wątpię, żeby chociaż jednego. Powinno się pozbyć. No nie, sam siebie uzdrowi. Dobra. Za taki zwykły ataki to za dużo nie dają, tylko te magiczne. No, idealnie 20. Jeszcze jak się uda obronić, to nawet mniej. Co my tutaj mamy? Możemy na górę wejść. W ogóle to da radę może podczas walki się uzdrowić. Chyba, że gdzieś będzie jakieś jeszcze... Będzie można obozowisko otworzyć. Czy stworzyć. Jakieś żarcie... O, to coś jest. A to co robi? Spoko, skrzyneczka. Świecidełka, okej. Nie ma przejścia, to na dół.
To. Łódź statek, łódź statek, łódź statek, łódź statek, Brisk. Okej. Na górę się nie dostanę. Tu też. A, dobra. Aha, tutaj muszę spaść. Zrobić dziurę. Dobra, to pewnie teraz będzie trzeba. W tu. Okej. Stąd mnie wyrzuci. Tu, stąd. Tu. I stąd skoczę, żeby zrobić dziurę. I okej. No i będzie kolejna jakaś muszla, czyli co to jest? Tęczowa. Okej. I tutaj jest pozbierane, to znowu w lewo. Tu widzę jakiś ten mechanizm do... Ale to też z jakimiś dziwnymi... Z jakimiś dziwnymi rzeczami, które pewnie będą blokowały. Nie będę mógł wykonać. Ale zobaczymy, jak tam dojdę. Jeżeli szukasz łodzi, jesteś prawie na miejscu. Dobra, spoko, ale na razie nie szukam. O, tu jest skrzynka. Z papu. Okej, a tam po drugiej stronie. O nie, wątpię, żeby to cokolwiek było, ale... Nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No, tu na górę też mi to za bardzo nic nie da. Tu coś jest. Łodzi tu nie ma. Lepiej przyjdź do Brisk na wschód. Spoko. No to tu jest chałupka. To możemy coś ugotować. Ile mamy? Dwa sloty wolne. To teraz dwie zupy z muchomorów. Czyli tam z grzybów. Z grzybów, okej. Bo one przynajmniej odnawiają żyćko całej ekipie. Zobaczymy, czy da radę rozwiązać ten... tą łamigłówkę, co jest na górze. A, oj, to przeciwnicy, kurde bele. Ja będą napieprzać. Nie, jeszcze nie. Myślałem, że będą teraz z tymi błyskawicami. Kurde, wszyscy na jednego? Zobaczymy, może się uda. No, przynajmniej dwóch się udało. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli sprzątnięci. Pozbierać to, co po nich zostało. O. A robimy noc. Okej. Okay. Czas pewnie na czas. Kurde. Aha, dobra, to pierwsze, bo to dłużej będzie opadało. Okej, okay. Tutaj się zmniejszają te kreski. O, w ostatniej chwili. I się otworzyło, super. Ale zanim... To... Odpocząć? Bo chyba nie odpoczywałem, tylko zrobiłem zupkę. O. Dobra. Tu można się wbijać. Tu coś się otworzyło. Tu nic nie ma.
Kolejne combo. Valerii i Garl tym razem nauczyli się... łupnięcie... upadkowe łupnięcie? Zrzutowe łupnięcie? No coś takiego. Dobra, zróbmy sobie... O, Golden Hour. O. Tak będzie przyjemniej biegać. Tego co pamiętam, chyba podczas różnych pór dnia występują różne potwory? Chyba? No, tutaj nic nie ma. Wszystko pozbierane, czyli co? No, w zasadzie pozostało tylko iść pod, w prawo tam do... Do Basilk ma... Brisk, tak? Dobra. Po kolei, może któregoś się ubije. Co wątpię? Okej, dobra. Wyszło combo. Jak nic. Skupić się. No, pięknie, ale się skupiłem. Tak, żeby... Kurde, no. Dobra. Na razie trzeba bić tego. No tak, bo ten zaraz będzie... Okej. No to łatwiej się obronić. Którego? Nieważne, powiedzmy tego. Odzyskany. Trochę się podleczyć. Tak, combo jest dobre, bo odzyskujemy manę. Tylko 43 może mi się uda. Udało się. No tym będzie trudniej. No nie udało się. To ściepnij go. O, 29. Ile mu zostało? 30. No teraz powinien paść. No raczej. Nie ma opcji. Chodź, znajdź nas w dokach Brisk. Idę. Spokojnie. Potrafią w marketing niczym Smolak normalnie. Miasto portowe Brisk. Spoko. Tu pewnie będzie czekał statek. Tam na górze. Jest miejsce do łowienia rybek i znowu jakaś jaskinia. Dobra. No, idealne. Zwijaj, tak.
Chodź tu. Chodź tu, nigdzie nie uciekniesz. Wracaj. O. Mhm. Chwila. A następna. To to. Popierdółka. No. Jeszcze któraś? Smaczna. Przynęta, smaczna. Nie poszło znowu. No najprościej będzie. Od razu. Tam gdzie najwięcej. No chodź tu. Kurde. Taka ładna była. Ale jeszcze raz może będzie. Chodź tu, nie uciekaj. O. Dajesz. Dajesz filet. Przyda się do stworzenia jakieś żarełka, które odnawia magię. Punkty magii. No, 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 chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, zapraszam. O, tak. Bardzo ładnie. Starczy. Tutaj pewnie się jeszcze nie dostaniemy. Opuszczone laboratorium maga. Czarodzieja. Czarodzieja. Jep. Zamknięte na cztery spusty. No dajesz, dajesz. To do miasta i pewnie w mieście może dostanę zlecenie. Zobaczymy. Miasto portowe blisko. Udało nam się. Tylko spójrzcie na to miejsce. Wstawki anime są zajebiste. Czy anime takie, no, animowane. O, może tak. O, jo. Załoga piratów. Poszukiwaczy skarbów. Gotowe, kapitanie. Znak powinien prowadzić ich prosto do nas. Kapitan Klisze. Aha, Klisza, Klisze. No. No. Okej, okay. Już wiadomo o co chodzi. Obserwujcie, nie możemy ich pominąć. Nie możemy ich przegapić. Mogę to zrobić. Lockout. Czyli obserwowanie to moje drugie imię. Mm.
znajdziemy odpowiednich poszukiwaczy przygód na, na to zadanie, albo ma imię to nie Kinatan. Okej. Okay. Po całym mieście je. Te znaki porozstawiali. Poszukujesz łodzi, po prostu idź za znakami. Smoko. Piraci znowu są w mieście. Zastanawiamy, co oni znowu planują. Mogę wejść na górę? Mogę wejść na górę. Nawet coś znajdę. Nie znajdę. Zapasy i dobra na handel. Okej. Okay. A nie mogę sobie pożyczyć. Mogę sobie pożyczyć kanapkę czy coś. Ale niestety nie mogę więcej wykorzystać. To nie. Następny znak. Nasza łódź jest najlepsza. Zobaczcie ją w dokach. Spoko. Też za bardzo nie przejdę nigdzie. Kolejny znak. Idź dalej. Ma najlepszą łódź. No, na polskim. Na polskie to nie działa. Na język polski to nie działa. Łódź. Co się rymuje z łódź? Nie wiem. Słyszałam, że załoga piratów wróciła. Najwyraźniej znowu szukają zarobku. Spoko. Nie przejdziesz, bo oczywiście znaki zablokowały drogę. Tak, jeszcze troszeczkę. Tutaj też nie. Łódź w tą stronę. Spoko. Czy znaliście? Kącz, co to jest? Dla mnie to jest jakaś ta. A jak ona się nazywa? Muszla? A dokładnie. Kącz. No muszla. Może być koncha, muszla, kończita. Nie kończita. Muszla. Kończel. Mówiłem. Kurde. Niepotrzebnie zamykałem. Znaleźliście muszle na górze w tej w skrzynce. Zastanawiam, po co one są. No. A, tą! Okej, dzięki stary. Muszla. Tęczowa muszla. Spoko. Dobra. Strasznie są zdesperowani. Aha. Jo. No i załoga. Hej, ta grupa wygląda, jakby mogła żeglować. Powitać. Czy to wasza łódź? Witajcie, obcy. Jeżeli macie coś chcecie coś powiedzieć kapitanowi, mówcie do mnie. Pierwszy majtek, Yolande Fortwall. Okej. Okay. Do waszych usług. Tak naprawdę... usługi to moje drugie imię. Jesteśmy załogą piratów szukającą legendarnego statku Widmo.
już nie uczestniczymy w walkach, ale w swoich dniach uczestniczyliśmy. Szukanie w tego lekarstwa? Może być lekarstwa. Czy tego, no... No, powiedzmy lekarstwa w jaskini, tylko aby się przekonać, że miasto zostało w międzyczasie spalone? Zaliczone. Zostawienie tylko jednego punktu życia, aby wielki zły mógł nas zabić następnym razem? Sprawdzone. Zaliczone. Cholercia, nawet byliśmy w więzieniu, ponieważ czterech żołnierzy pojawiło się podczas dialogu, zamiast podczas losowej walki. Twardy tłum? Twarda publiczność? Okej. Przedstawmy się. Poznajcie naszą kapitan Klisze, córkę legendarnego pirata. Miło nam poznać, kapitanie. Mieliśmy nadzieję, ten z tyłu w za dużej koszulce to nasz kwatermistrz Baltreid. Jest to gość, który jest dobry we wszystkim. Ahoj! A ten wysoki to Kinatan. Nasz mag wiatru. Utrzymuje nasze żagle pełne. Witajcie, podróżnicy. Moje imię to Kitan. Okej. Chyba zauważyliście podwójne opaski na oko. To dlatego, ponieważ Kitan może jedynie używać magii, kiedy jest niewidomy. Kiedy nic nie widzi. Odkrył swoje moce jako dziecko, kiedy założył kostium pirata, w momencie, kiedy już nosił kostium pirata. Miło mam poznać was wszystkich. Jestem Zeil, a to są moi przyjaciele Valerii, Garl i Tix. Musimy znaleźć... transport na wyspę, na widmową wyspę. Jeszcze przed zaćmieniem. Ahoj, kapitanie. Dla mnie tych dwoje to będą wojownicy przesilenia. Ajaj, wygląda na to. Na to wygląda. Co za niesamowity zbieżność czasu. Zbieżność, no. Kapitan Klisze.
pewnością może zabrać was na widmową wyspę. Oczywiście za pewną cenę. To jak? Będzie? Czy nie będzie? Jeżeli pobijecie Weltrajda na siłowanie się na rękę, będziecie mieli przejażdżkę za darmo. Ale jeżeli przegracie, będziecie musieli nam pewną przysługę. Będziecie winni nam pewną przysługę. I jak? Trzeba się naradzić. No, zasady są w miarę proste. Nie jestem pewna, czy powinniśmy się dogadywać z piratami. Dla mnie wyglądają całkiem miło. Nie wygląda, jakbyśmy mieli za duży wybór. Oczywiście możecie śmiało odrzucić naszą prośbę, tak żebyśmy udawali, że nic się nigdy nie stało. Bądźcie przewidywalni. Macie jeszcze jakieś inne tropy na myśli na swoją podróż? Pewnie chodzi o sposób, żeby tam dopłynąć. Okej. Okay. A co z kupowaniem coraz lepszych upgrade'ów w każdym kolejnym mieście, gdzie kowale jakimś sposobem są coraz lepsi i tworzą coraz lepszy sprzęt, im bardziej na północ żyją? No i kto oczywiście zdaje się mieszkać w chatce, pomimo tego, że sprzedaje sztylety za 25 tysięcy złota. Ktoś tutaj przebija czwartą ścianę. Dosyć mocno, tak bardzo mocno. Spokojnie. Jak już będziecie gotowi na przygodę, przyjdźcie nas spotkać w Humble Boast i będziemy mieli i dobijemy targu. Humble Boast? To tak jakby ktoś coś przekręcił. Skromne przechwalanie się? Lokalna miejscowa tawerna. Po prostu idźcie do doków. Dobra. Na dziś koniec. Ajaj, kapitanie. Wiedziałem, tu jest tawerna. Odpoczynek brzmi całkiem dobrze. Ja wyruszam od razu, żeby spotkać kucharza. Do zobaczenia tam, na miejscu. Okej. Jeżeli już mowa o dziwnej grupie.
wyglądają wyjątkowo niegroźnie, powinniśmy iść, powinniśmy na to przystać. No to do skromnego przechwalania się. Co tu jest? Ja mogę wleć na statek? Nie mogę wleć na statek. Mogę jedynie sobie tu popływać. Tu ktoś siedzi. Hello. Zobacz, jeszcze synu, jeszcze tylko 40 więcej. A syn co powie? Nienawidzę łowić ryb, ale mój tata mówi, że nie ruszymy się stąd, póki nie złapiemy odpowiedniej ilości. Jesteśmy tu od zawsze. Myślisz, że mógłbyś pomóc? Jak będziemy mieli 40 filetów, możemy stąd odejść. Masz trochę rybek? Naprawdę chcę stąd iść. Dobra, masz tutaj 19, co ja mam? Jeszcze tylko 21. Jop. To musiałbym na górę iść, połowić parę ryb. Kurde, tędy nie przejdę. Strzelam, że ta cała wielka ich krypa to jest to. No. Nie ta. Tylko tamta. Ta malutka. Dobra, jest side quest, jest przygoda, idę jeszcze złowić parę rybek. Gdzie to się szło? A, tu jest przejście. Okej. A będę mógł wyjść? Czy nawet każe mi się cofać? Nie, mogę wyjść. Dobra. To miało być 21. A ile za taką jedną się dostaje? Chodź tu, chodź, chodź, zapraszam. Trzy, czyli 7 takich. No chodź, chodź, 7. Okej. Mamy 6. Dajesz, chodź tu. 6. Teraz będzie 9. Okej. Nie zainteresowane. Będzie 9, a teraz o 9 i 2 to mamy 11, to jeszcze 10 sztuk, tak. I coraz mniej ryb. A gdzieś tutaj po prawej siedzą, ta. O, jak się rzuciła. Jakaś wielka jest. Ta wielka. Ale 3, no to tu już będzie 14 sztuk. Tutaj siedzą dwa z boku. I chyba póki oni stąd nie odpłyną, to nie będę za bardzo nawet miał jak złapać. Czyli teoretycznie takie po 3 to jeszcze 2 sztuki. Okej. No zaraz będę musiał zobaczyć w ekwipunku, ile mam tych filetów. Chodź tu, dobra. Kolejne 3.
Ile dostało? Raz, dwa... Cztery ryby. Szósta, co teraz jest na wędce. No, chodź tu. Wyłaś. Chodź. Kurde, silna. Najlepiej to trzymać na samym środku, to wtedy najszybciej spływa ta rybka. Jep. Najgorzej, kurde. Będzie z tymi po prawej stronie. Kurde. Któraś się skusi? No, skusiła się. Jeszcze została jedna na dole, jedna na górze. A co się stanie, jak wszystkie złapię? Chodź tu. To jeszcze jedna została. Chodź tu, zapraszam. No, to jest ta ostatnia. Tu już więcej ryb nie ma. No nie ma. A mogę tu zeskoczyć, bo tam widzę, że... Po drugiej stronie jakby coś było. No poza tym, że nic nie ma, to może i coś by było. Dobra, no to można iść teraz dzieciakowi dać ryby, żeby mógł sobie w końcu odpłynąć. Jeszcze trochę zostanie dla nas. Widzę, że jest przejście na drugą stronę. Też będzie trzeba zaraz obadać, co tam jest. To może od razu zrobię. O, tutaj jest przejście po linie. O. Tutaj nie przejdę. Oj. Na górę mogę wskoczyć. Piraci są w mieście, próbuję ich podejrzeć. Zakraść się do nich. Co się dzieje? Witamy w... Pan... Skrzynka, witamy w... Jump Changes? Za jedyne 5 złota możesz... otworzyć jedną z skrzynek i je zatrzymać w ten. Jeżeli znajdziesz główną nagrodę, czyli 10 G 5 razy, otrzymasz od nas specjalną nagrodę. Oczywiście, że chcę. Czuję, że mnie oszukujesz. Puste.
Kurde. I co, i to wszystko? Nie. Dobra. Mamy 10. Okej. Pytanie. Jeszcze 4 razy muszę ją znaleźć, tak? Dwa złota, czyli nie. Ale lepiej niż otworzenie pustej, rozumiem, spoko. Jeszcze 4 razy, czyli się zapisuje, okej. Okay. Mogę popróbować. Ta? Pusta, dobra. Szkoda, że muszę wchodzić i wychodzić. Tamta była pusta, teraz jest 10. Tam, gdzie jest pusta, tam jest 10. Okej, jeszcze 3 razy. Jeszcze 3 razy. Jeszcze nie było. Tu, pusta, dobra, czyli tutaj, gdzie jest pusta, teoretycznie powinno być 10. Czuję, że mnie oszukują. Dobra. Jeszcze ile razy? 2 razy. Wydaje 10, zdobywam 10. Dajesz, ile jeszcze? Okej. Ile jeszcze zostało? Jedna? Okej. Jeszcze teraz. No, otwiera się. 2. No dajesz. Ostatni raz. Czy nie ostatni. Teraz. O, udało się. Piąty raz główną nagrodę wygrałeś. Nagroda specjalnie jest twoja. A. Okej. Okay. Dzięki za granie. Spoko. Dostaliśmy tą muszelkę tęczową. 50 zł, to tak jakby, jak ktoś straci. A 189, no w sumie. Dobra. Najpierw do dzieciaka oddać mu filety z ryb. Gdzie on jest? Tu jest. Trzymaj. Aha, dobra. 6, czyli które mi zostały? Może kupię, bo jak już tam nie ma. Jakiś sklep by się przydał. O, na przykład taki. Ale tutaj tylko znowu owoce i warzywa. Trochę cebuli. A tu będą rybki. Nie, tu jest sprzęt. Wszystko wyprzedane. To pewnie jest dla Garla, ale go nie ma z nami, bo sobie poszedł. To nie dostanie.
save point. Dobra. Tu też nic nie ma. No to tu jest właśnie sklep z bronią. Tu rozumiem, że jest zamknięte. Oczywiście. Hej, to wy jesteście tymi, którzy naprawili latającą windę. Dzięki. Miło było odwiedzić Brisk, żeby wyskoczyć znowu na zakupy. Też nie ma przejścia. Tam na górze było jeszcze. Można było po linie przejść. Nawet nie tyle... Kurde, duże to miasto. I dosyć skomplikowane, aż się w oczach mieli. No, to będzie druga tarcza. O. Dobra, kolejna skrzynka znaleziona. Gdzie tam było jeszcze to przejście? Tu jest skrzynka, o. Wejdę na górę? Wejdę. Okej, 30 złota. O, nawet jestem mniej więcej w miejscu, które... Bo tu się przedostałem, tu. Tutaj nie było przejścia. Tu na dole też nie ma. A jak się na górę dostać? Mogę tylko przejść naokoło. Jep. Tutaj nie przejdę. Tu też jest skrzynka. A. Okej. No nie, trochę mnie nie... Chyba, że... Nie, tędy nie przejdę. Nie ma tutaj, nie ma przejścia. No, zaskakuj. Co masz do powiedzenia? Opuszczone laboratorium czarodzieja na północ od Brisk. Nawet przeszło mi przez myśl, żeby pójść tam i zobaczyć, czy nie ma tam jakichś skarbów. Ale to cholerstwo, nawet nie ma drzwi. No, byłem, rzeczywiście nie ma drzwi. Tędy też nie wejdę. Tu też nie przejdę. Może od drugiej strony da radę jakoś tutaj się dostać? Dobra. Na górę i... O... Nie ma przejścia, tu też nie ma przejścia. Jakiś dzieciak jest? Lubię tu przychodzić, patrzeć, jak łodzie przypływają. Spoko. Jedni lubią oglądać, jak łodzie przypływają, inni na przykład grać w Starfielda, który jest słabo napisany. Miałem koszmar pewnego dnia. Jak śpiący się budził. W sumie przebudzał się, no bo... A,
Może o tego chodzi, śpiącego. Mhm, statua, czyli ten pomnik śpiącego. Tu jest przejście, okej. Tu nie wejdziemy. Okej, tędy da radę przejść. A tu? No nie mówcie, że tu jest przejście. Kurde. Tak się nie robi. Okej, teraz w lewo i skrzynia. Można byłoby to w sumie sprzedać. A, tu coś jest, coś, nie ma nic. I na drugą stronę. A, to jest tak, jak się zaczęło. Też byliśmy. Dobra, na drugą stronę. A tutaj będzie coś, czy nic nie będzie? I no, jak jest przejście, to na pewno coś będzie. Okej. No jest skrzynka. Jeszcze jeden pas. Nie skill, tylko... Mniej życia, więcej ataku. To najwyżej się zostawi dla Garla. Albo kogoś jeszcze, kogo będziemy mieli w drużynie. Dobra. No, tu też jest przejście. Przejdę tu naokoło. Nie. Ale tutaj się dostanę, okej. Dobra, kolejna skrzynka. A, amulet jakby arkana, czyli magii, tak? Mogę, w sumie mogę użyć, będę miał więcej ochrony przed magią. Dobra. No, już myślałem, że się nie dostanę. Chociaż też trochę naokoło. Ale może będzie tu przejście jakieś. No jest. O, dokładnie. Jego asasyni normalnie po dachach. Jest tu przejście? Jest, wejście na górę. Nic nie ma. Plus słyszałem, że tam jest dobre pieniądze do zrobienia. Czy start od nowa nie byłby świetny? Nie wiem. Słyszałam. Straszne historie o wyspie, o widmowej wyspie, że jest przeklęta czy coś. Najwidoczniej nikt to tam szedł i już nie wraca. Nonsens.
po prostu chcą zatrzymać te no dla siebie chcą zatrzymać te informacje. Dobre okoliczności? Nie okoliczności. Cóż, nasi sąsiedzi nigdy nie wrócili. Dokładnie. Mają pewnie powód, nie sądzisz? Nie jestem zbyt pewna co do tego. No, tak możesz mieć rację. Górę. Aha, dobra. Okej. Okej. Czyli mogę tutaj wleźć, tu. No tu nic nie ma. To moje ulubione miejsce. Czujesz tą bryzę? Nic dziwnego, że nikt tu nie przychodzi. Aha. Tajne przejście. To co? Ktokolwiek tu mieszka, musi jeść dużo bananów. I dużo beczek, nie? To tak jakby Donkey Kong? Chyba wszystko wyzbierałem. Na to wygląda. Byłem dobry w tym tygodniu, więc jemy na moje ulubione jedzenie dzisiaj w nocy. Dobra, jak się dostać na... Cokolwiek jest gotowane, jest... Wygląda... Pachnie... Smakowicie, a jak tam się na górę dostać? Tam jest skrzynka, kurde. Teoretycznie jest dziura w dachu. Bo wpada słońce. O, dobra, okej. Jak jest dziura w dachu, to będzie trzeba spróbować tam wleźć. Jest dziura w dachu. Oczywiście, że jest dziura w dachu. To jest tak zajebiście przemyślane. A to jest jedno... Kurde! To jest dobra gra, nie Starfield, tylko to. To jest gra 10 kurwa na 10, a nie Starfield. Ludzie! No jak można? Nie no, masakra. No, już się znowu zdenerwowałem. To wygląda jak... Tawerna? No nie wiem, to jest jakaś kaczka, czy tam coś. Teraz już chyba rzeczywiście wszystko wybierałem, powybierałem. O, już też tutaj coś jest. Ktoś tu siedzi. Powinienem zapisać mojego landlorda, aby zablokował wejście na górze, ponieważ ludzie przechodzą cały przez mój dom. Sorry. My tylko tutaj tak ten przelotem, już nas nie ma. Dobra. Wydaje mi się, że tu jest wszystko powybierane. No wygląda jakby było. Obserwuję, czy jeszcze czegoś nie ma, ale chyba nie.
przy okazji sprzedam cały ten szajs, co tutaj mam. Okej, okay. Już jest 414, od razu lepiej. Można zapisać. Honor piratów. Nowy quest. Gdzie była ta tawerna? Tutaj gdzieś na górze. Jest. Nic nie, nie jest nic... Niczego nie kocham więcej niż spędzanie czasu z moim wnuczkiem. Aha. Nie, to jednak nie jest gospoda. To jest, witamy w Złotym Pelikanie. Masz jakie, macie jakie rezerwacje na dziś? Nie. Przykro mi. Kurde, ale mi się wyłączyło. Przykro mi, ale Golden Złoty Pelikan jest tylko dla tych z rezerwacją. Muszę was prosić o opuszczenie. O, elo. No to trzymaj się. Ale gdzie był teraz ta, gdzie była teraz ta tawerna? Jeżeli tutaj jej nie było. Chyba, że jeszcze gdzieś bardziej na prawo. No jest, rzeczywiście. Dzień dobry. Nawet pranie ubrań jest zabawą, kiedy masz flażę. No, w sumie. Tutaj pres z rozgrywki śpi. O, widać. Łatwo poznać, że to on. Nie będę mówił po czym. Domyślcie się. No, tu jest kucharz, tak rozumiem. Nie. Jimmy to jest... piec. Przejścia. Zamknięte, rozumiem. Tak. Tu też nie przejdę. Tu jest wejście. Gdzie są wszyscy? To jest stół kół. Każdy z własnym kołem i przynajmniej dwoma figurkami może grać. Nie mam nawet jednej i nie mam pojęcia, o czym do mnie rozmawiasz. Serwuję tych piratów. Tych tu. Znajdźmy Garla, zanim pójdziemy do nich. Poczko, Garl pewnie siedzi tutaj na zapleczu. Raczej.
Dokładnie tak. Masz to wrodzone. Szefowo, dzięki. To się naprawdę przyda. Nie ma sprawy. To ja powinnam dziękować za wszystkie twoje porady. Zobacz na niego. Już znajduje przyjaciół. Aha. Grubsi ludzie z jakiegoś powodu, znaczy grubsi, przy kości, z jakiegoś powodu łatwiej znajdują przyjaciół. Takie mam spostrzeżenia. Pewnie nieprawdziwe, ale tak jakoś zauważyłem. O, tu jesteście. Gotowi zobaczyć zobaczyć się z piratami? No jasne. Ale... Jo, to za chwilę. Nawet nie za chwilę, tylko za jakiś czas. Bo... Właśnie. Chciałbym skończyć stream. Życzyć wszystkim miłego dnia. I do następnego. See ya!